kolejnym odcinku Q&A, gdzie wy zadajecie pytania, a ja na nie odpowiadam. Dzisiaj się zajmiemy bardzo ważnym tematem, mianowicie takim, dlaczego kierowca autobusu na linii regionalnej, czyli też podmiejskiej, tak długo stoi na przystanku, dlaczego tak długo obsługuje pasażerów i druga część tego pytania, czy w rozkładzie jazdy jest uwzględniony czas na sprzedaż biletów. I tym się właśnie dzisiaj zajmiemy. A więc jeśli chodzi o sprzedaż biletów na linii regionalnej, trzeba sobie wyjaśnić, jak to się odbywa na liniach miejskich, na liniach regionalnych, porównując te dwie charakterystyki tej pracy. A więc linie miejskie, pasażerowie wchodzą wszystkimi drzwiami, jak są trzy pary, to wszystkimi drzwiami mogą wejść, skasować bilet, pojedyncze osoby podchodzą do kierowcy, kupują bilet u kierowcy. Jeśli chodzi o linie regionalne, tam wszyscy pasażerowie są obsługiwani tylko i wyłącznie pierwszymi drzwiami. Drugimi, trzecimi są tylko wypuszczani, a więc na liniach regionalnych obsługa pasażera dokonuje się poprzez zakup biletu. Jeśli ktoś ma miesięczny, no to też musi wchodzić pierwszymi drzwiami i okazać ten bilet. I to wszystko ma wpływ na to, jak długo właśnie kierowca stoi na przystanku, tak? Bo autobus miejski przyjeżdża, zabiera ludzi, wsiadają, no znacznie szybciej to się odbywa, jeśli wchodzą wszystkimi drzwiami niż jednymi. A więc czas przez to, że wchodzą tylko jednymi drzwiami. No i druga sprawa to jest taka, że na przykład na danym przystanku jest 10 pasażerów, no i tych 10 pasażerów chce kupić bilet. I z doświadczenia wiem, że na czas obsługi pasażera ma wpływ, mają takie rzeczy jak szukanie pieniędzy przez pasażera, bo często zdarza się tak, że pasażer niestety nie ma odliczonej kwoty pieniędzy. I to ma ogromny, właściwie największy wpływ na czas obsługi pasażera. Średnio kiedyś obliczałem, ile trwa kasowanie jednego biletu. Jest to około 10-15 sekund, przy czym przy założeniu, że pasażer ma odliczoną kwotę pieniędzy. Jeśli nie ma, no to szukanie, no to czas oczywiście się wydłuża. I to jest ten powód, dla którego kierowca autobusu stoi na przystanku. I teraz druga część tego pytania. Czy rozkład jazdy zakłada przerwę na obsługę pasażera, czyli na sprzedaż biletu? Rozkład jazdy zakłada tylko i wyłącznie czas przyjazdu między przystankami, nie zakłada obsługi pasażera. Czyli, krótko mówiąc, jest to zrobione po to, żeby czas przyjazdu był jak najkrótszy, bo nie oszukujmy się, gdyby było tak, że na jednym przystanku byłoby 5 minut albo 3 minuty na obsługę pasażera, to ten czas rozkładowy znacznie by się wydłużył, a jak wiadomo, nam wszystkim zależy na tym, żeby jak najkrócej przyjechać dany odcinek, a nie jak najdłużej. Ale też druga sprawa, dlaczego jest sam czas przyjazdu, a nie ma obsługi, czasu na obsługę pasażera, z tego względu, że na przykład w poniedziałek albo wtorek na danym przystanku stoi 10 pasażerów, trwa to około 3-4 minut, a na drugi dzień albo na trzeci dzień nikogo nie ma. I teraz jakby była ta przerwa, no to na przykład pierwszego dnia ona by się przydała, ale już drugiego byłaby bezużyteczna, ponieważ nie byłoby pasażerów. I z tego względu właśnie jest tylko czas przejazdu między przystankami uwzględniony, nie ma czasu na obsługę pasażera. I to jest właśnie ta sprawa. I jeśli chodzi o rozkład jazdy, no to jeśli obsługujemy pasażera 5 minut, to po prostu mamy opóźnienie. Nic innego jak opóźnienie, ale z doświadczenia mogę powiedzieć, że tych opóźnień na obsługę pasażera, one nie są duże, te opóźnienia, maksymalnie 5 minut. Bardziej te opóźnienia występują, jeśli chodzi o korki, czy też różne zatory drogowe. Także jeśli chodzi o obsługę pasażera, to opóźnień za dużych nie ma. No, rozkład jazdy zazwyczaj jest tak ułożony, że są momenty, w których tego czasu jest za dużo na przejazd, a więc tam można sobie to nadrobić. Także nie ma z tym jak najmniejszego problemu. Myślę, że odpowiedziałem na to pytanie.